Robert Litke, witam Państwa w studiu portalu alebank.pl. Moim gościem jest Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw instrumentów finansowych Unii Europejskiej. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu. 8 lipca odbędzie się forum finansowania mikrofirm, małych i średnich przedsiębiorstw pod tytułem Dostęp przedsiębiorców do kredytu w okresie wychodzenia z pandemii. Kogo zapraszają Państwo do udziału w tym forum i dlaczego warto w nim uczestniczyć? Do udziału w tym forum zapraszamy wspólnie Związek Banków Polskich i Rada do spraw mikro, małych i średnich przedsiębiorców, złożona z niemalże wszystkich banków finansujących ten sektor w Polsce, ale również we współpracy z patronami, z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, z Ministerstwem Finansów, z Komisją Europejską. Zapraszamy polskich przedsiębiorców do rozmowy o tym, gdzie i w jaki sposób pozyskać finansowanie w tym szczególnym okresie. Okresie wychodzenia z pandemii. Okresie, kiedy na szczęście nie ma już twardego lockdownu, kiedy nie ma już twardej pandemii, ale jest ten okres takiej niepewności, czy wszystkim branżom się powiedzie, czy wszyscy zdążą stanąć na nogi, czy ktoś nie zostanie odcięty od finansowania kredytowego lub innego. Chcemy o tych formach w tym szczególnym okresie porozmawiać teraz w lipcu. Mamy nadzieję, że będzie to preludium do przyszłorocznego spotkania, kiedy już będziemy mogli rozmawiać o finansowaniu w normalnych warunkach postpandemicznych. Natomiast na dzisiaj funkcjonuje bardzo wiele szczegółowych i szczególnych rozwiązań, które mogą przedsiębiorcom pomóc w dostępie do kredytu. W tym spotkaniu biorą udział, tak jak pan powiedział, reprezentanci przedsiębiorców, przedstawiciele międzynarodowych instytucji finansowych i także przedstawiciele różnych resortów. Także impreza zapowiada się bardzo interesująco. Ilu pan się spodziewa uczestników? Spodziewamy się kilku tysięcy uczestników w tym wydarzeniu. Zainteresowanie jest bardzo duże i tak jak pan wspomniał, zarówno po stronie regulatora, jak i po stronie instytucji finansujących, w spotkaniu wezmą udział liderzy rynku finansowego, banki zarówno komercyjne, jak i przedstawiciele bankowości spółdzielczej, ale również instytucje okołobankowe, które uczestniczą w tym procesie dostępu do kredytu, Biuro Informacji Kredytowej, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Polska Bezgotówkowa i inne instytucje tego typu. Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy, konferencja odbywa się zdalnie oczywiście, ponieważ chcemy jeszcze w tym trybie, który ułatwia dostęp większej liczbie uczestników, umożliwić udział. Natomiast to, co jest oprócz samych wykładów, oprócz samej treści debat, każdy z przedsiębiorców mógł skorzystać ze specjalnych porad i konsultacji, które będą umożliwione równolegle do konferencji i po konferencji. Dlatego zachęcam wszystkich serdecznie już do rejestrowania się na stronie konferencyjnej, ponieważ jednym z tematów dnia będzie program InvestEU. Jest to nowa możliwość, nowe ogrom unijne źródło finansowania, właśnie dostępu do finansowania zewnętrznego do kredytu, który ruszył wiosną, a spodziewamy się jeszcze w tym roku pierwszej oferty na rynku bankowym i nie tylko bankowym dla naszych przedsiębiorców. Jednym z największych problemów, o których się teraz mówi, jest to, że jest mało inwestycji prywatnych w relacji do PKB, że to jest niski poziom. Czy sądzi pan, że to spotkanie i kolejne, o których pan mówił, mogą przyczynić się do tego, że właśnie będzie większe zainteresowanie przedsiębiorców inwestowaniem? Tak sądzę i to jest jeden z celów tego spotkania, tego forum. Nie tylko omówienie problemów i tak powiem, nie, bo być może i takie głosy się zdarzą i na pewno każdy przedsiębiorca ma do tego prawo. Natomiast jednym z głównych celów spotkania jest zdiagnozowanie sytuacji pod kątem przyszłości, czyli również możliwości inwestycyjnych, czyli pokazanie, gdzie, u kogo można uzyskać wsparcie w takim dostępie do kredytu inwestycyjnego, czy w ogóle generalnie do finansowania inwestycyjnego, ponieważ zaproszeni przedstawiciele rynku finansowego będą mówili również w takim szerszym kontekście, jak przygotowane są instytucje finansowe do zaspokajania tego popytu. Na szczęście widać u przedsiębiorców jednak, mimo tego, co pan powiedział, pewne ożywienie. Ono może nie jest jeszcze aż tak wysokie, jak
byśmy wszyscy oczekiwali, no ale wydaje się, że po tak wielkim kryzysie to jest sytuacja naturalna. Ja nie chcę mówić za dużo, ale zachęcam Państwa do śledzenia we wszystkich trzech blokach tematycznych tego spotkania specjalnych, jakie przygotowano na tą konferencję. W każdym z nich jest poruszany temat również finansowania inwestycyjnego. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw instrumentów finansowych Unii Europejskiej. Dziękuję panu. Dziękuję również i serdecznie.